Rezerwa UKS wczoraj wzorem pierwszej drużyny także wróciły do, do treningów. Prosimy o słowo komentarza od jednego z trenerów tej drużyny. Wróciliśmy do treningów, można powiedzieć, w komplecie. Na treningu stawiło się 23 zawodników. Do, do rozpoczęcia rozgrywek w rundzie wiosennej mamy ponad dwa miesiące, więc trochę tego czasu jest, w którym mamy okazję sprawdzić się na tle. Z zespołów trzecioligowych na tle zespołów spoza naszego województwa, więc ten okres jest, jest naprawdę ciekawy. Myślę, że wszyscy, e, mówię tutaj o sztabie i o zawodnikach, stęsknili się za, za piłką, za treningami. Stęskniliśmy się też sami za sobą, więc, więc przystąpiliśmy z dużym animuszem do pracy i, i, i z dużą ochotą. Jaki dokładny jest plan treningowy na ten pierwszy czy pierwsze dwa mikrocykle? Po pierwszym mikrocyklu nie będzie sparingu, więc do, do momentu pierwszego sparingu jaki jest plan treningowy? No, trenujemy praktycznie codziennie, e, z wyjątkiem pierwszego weekendu, e, który przed nami. Postanowiliśmy, że jeszcze w pierwszym tygodniu nie kończymy mikrocyklu e, meczem kontrolnym. E, chcemy popracować troszeczkę dłużej z zawodnikami, zanim sprawdzimy się na tle, na tle przeciwnika. E, w pierwszym tygodniu e, trenujemy w jest poniedziałek, tak? Trenujemy w poniedziałek. E, dwukrotnie mamy trening piłkarski i, i trening na, na siłowni. We wtorek trening piłkarski, w środę trening piłkarski, w czwartek spotykamy się znów na siłowni i w piątek kończymy mikrosyk treningiem, treningiem na boisku. Później tak jak powiedziałem, już jest, e, jest, jest weekend wolny. I Kolejny mikrocyk jest podobny, e, do, można powiedzieć, że jest dokładnie taki sam, z tym, że kończymy już go meczem kontrolnym, e, wyjazdowym przeciwko legii Warszawa e, II. W pierwszej fazie m, przygotowań do rundy rewanżowej na jakich aspektach sportowych chcecie się skupić? No, a pierwsze treningi są mocno wprowadzające, tak? nie, chcemy, nie, nie chcemy tutaj startować z wysokiego C, bo wiemy, że, że to grozi kontuzja, kontuzjami czy też mniejszymi urazami, spokojnie wprowadzamy zawodników, pracujemy nad sprawnością, pracujemy nad techniką, nad, nad, nad przywróceniem takiej swobody w działaniach z piłką i bez piłki. Z punktu widzenia taktycznego, no to wiadomo, mecz, mecz zaczyna się od, od, od własnej bramki, więc zaczynamy od otwarcia gry od własnej bramki. Jest to, myślę, standardowe działanie. W kolejnych tygodniach przejdziemy po prostu w wyżej, w wyższe strefy boiska. Teraz przed kamerą jest Marcin Otysiak. opowiedz nam o sparingach i o rywalach, z jakimi UKS 2 rozegra mecze kontrolne przed rundą rewanżową. Na początku witam wszystkich bardzo serdecznie po tej przerwie świątecznej i tutaj chciałbym złożyć wszystkim życzenia noworoczne, żeby ten, ten, ten rok był jak najbardziej udany pod względem sportowym. A przechodząc do, do pytania, to tak, zaplanowanych w tym okresie zimowym mamy 7 sparingów, 4 sparingi są to z drużynami trzecioligowymi i trzy sparingi z drużynami czwartoligowymi. Tak zaplanowaliśmy ten okres, okres przygotowawczy, jest to uważam optymalnie zaplanowany okres, bo będziemy mieli możliwość zmierzenia się z zawodnikami i z drużynami, którzy obecnie występują w trzeciej lidze, ale również nie zapominamy, że m, czeka nas jeszcze runda wiatrowa. Senna, czyli mecze z drużynami w czwartej, czwartoligowymi. Dlatego też postanowiliśmy, że część tych sparingów będziemy grali po prostu z drużynami na poziomie, którym występujemy w rozgrywkach. Taki mocny dobór sparing partnerów na pewno świadczy o tym, że aspiracje zespołu rezerw są wysokie. Przede wszystkim dobierając sparring partnerów, patrzyliśmy na, na rozwój zawodnika, tak? bo bardzo zależy nam też na tym, żeby oprócz tego aspektu wynikowego i celu, jaki jest awans do trzeciej ligi, zawodnicy Akademii i drugiej drużyny cały czas się rozwijali. Dlatego też zaplanowaliśmy, że z siedmiu sparing partnerów, czterech to drużyny trzecio, trzecioligowe: jest to Legia Warszawa 2, Unia Skierniewice, Lechia, Tomaszów oraz, oraz drużyna, drużyna Skutna. E, trzy drużyny. To są drużyny czwarto-czwartoligowe i mam, na, mam nadzieję, że, że taki dobór właśnie sparring partnerów da możliwość konfrontacji młodych zawodników właśnie z zawodnikami doświadczonymi, którzy na co dzień występują na trzecioligowych boiskach i to też będzie gdzieś dla nas pewien wyznacznik, jeśli chodzi o, o rundę wiosenną, jak i również o to w perspektywie awansu do, do trzeciej ligi. Czy te apety na trzecioligowców nie rozochociły się? Przede wszystkim po zwycięstwie w Pucharze Polski z Sokołem Aleksandrów, który kończył mecz, mecz który kończył rundę jesienną. Na pewno trzeba powiedzieć, że ten mecz zagraliśmy bardzo, bardzo dobrze. Zdominowaliśmy e, drużynę trzecią, trzecioligową, e, ale też należy, należy pamiętać, w jakiej my byliśmy w danym momencie sytuacji, w jakiej sytuacji znajdowała się właśnie drużyna z Aleksandrowa. E, myślę, że ten mecz pokazał, że, że jesteśmy w stanie rywalizować z drużynami trzecioligowymi na, na równi i tak naprawdę dużo nie, nie odstajemy, a powiedziałbym, że w większości meczu gdzieś my dominowaliśmy na, na boisku co na pewno bardzo, bardzo cieszę. Należy jednak pamiętać, że w piłce nożnej, jak i w sporcie wszystko jest, jest zmienne, trzeba cały czas pracować, jest to proces, który nigdy, nigdy się nie kończy i zawodnicy muszą zdawać sobie z tego sprawę, że cały czas stawiać trzeba sobie poprzeczkę coraz, coraz wyżej i cały czas dążyć do tego, żeby być coraz, coraz lepszym.